Siemanko wam wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrania z gry Risen 2 Dark Waters. I tak jak mówiłem, w tym odcinku spenetrujemy sobie tą świątynię. Zrejdujemy ją, niczym Tomb Raider. Dostaniemy niebieskim światłem po oczach i zabijemy parę guli. Tak, to zawsze robimy, o właśnie. A potem będziemy dalej szukać patrolu Corrientesa. Czy jak on się tam nazywa, o Jezu, gule. Precz. O Jezu, nie. Au. Łatwizna. Dobra, i co my tu mamy do pozwiedzania? Mamy bożka. Złotą maskę w sensie, tak naprawdę. O Jezu Chryste! Odejdź precz, rabusiu. Odejdź! Nie! Ta maska chyba należy do ciebie. Jesteś jednym z przodków, prawda? Śmierć szybko znajduje tych, którzy okradają groby Marakajów. Dobra, dobra. Już rozumiem. Jezu, czemu jego dialogi się przyspieszają? Ja nic nie klikam jakby co. Spokojnie, kolego duchu. Może pogadamy? Muszą znowu być kompletne. Tylko to się liczy. Staną w otchłani aż do tego dnia. I odniesiesz je tam, gdzie ich miejsce. Wszystkie? Chciałem tylko tę jedną. Dlatego bierzesz na siebie odpowiedzialność za resztę, złodzieje. Pieprz się upiorze, no dobra, chyba nie mam wyboru. Dobrze, zrobię to. Chyba nie mam wyboru. Jezu, no to what the fuck? Cztery miejsca, cztery maski. To nie może być trudne. Co to miało być niby? Dobra, dostałem questa, groby przodków. Zanie cztery maski z powrotem do grobowców Marakajów. Czy ja to mam jakoś na mapie? Ja... Dobra, czyli nie mogę tego zabrać. Okej, jakieś tam maski, pierdolę. Czani, gdzie jesteś? Tutaj gadałem z duchem, a ciebie nie było. Czani, gdzie byłaś? Tam był duch. Wioska Marakajów leży na wschodzie. Ruszaj się, Guccio. Wioska Marakajów? Kogo my kurwa szukamy? Corrientesa czy Marakajów, do cholery? Wschód, zachód, południe. Mówcie mi prawo i lewo, ja nie ogarniam tych kierunków. No, to jak były gargulce, to może niekoniecznie. Wschód to east. W takim razie idziemy w prawo. No i można było powiedzieć w prawo, można było, a nie, wschód. Też umiem wymyślać słowa. No, skrzynia. 20. Dobra, okej. O, diament. Widzicie, w skrzyni za 20 był diament. To jest logika, nie? Dobra, czas na parkour. Ho! Hyp. I tutaj mam hajsy. Kasa, Cordelas i Makciarnisty. Generalnie absolutnie nic ciekawego. Parkour. Dobra. To lecimy do wioski Marakasów. Marakajów. Ale najpierw ogarniemy, co jest tutaj. Jezu, ile to jest skakania. W życiu tak nie skakałem. Ludzie, dajcie mi spokój. Jestem piratem, piję grog i nie mam zbytnio kondycji. Jej.
Ja nie wiem w ogóle po co tutaj było. Teraz mogę sobie stąd zejść najwyżej. Ale mi to dużo dało, nie? Uff. Taka przygoda. Rozumiecie? O, czym ty jesteś? No i super. Indyki. Rany. Ała. Głupia małpa. Chciałbym dostać trochę expa, żeby dać, no już niedługo będę mógł dać kolejną broń białą i nauczyć się super silnej kontry, która i tak niewiele zmieni, ale lubię mieć super silne kontry. Dobra. Co my tu mamy? Arena. Corrientes tu walczył. Zwierzęta? Piraci. Garcia. Tak, możemy go znaleźć. Wioska Maracajów jest na południe stąd. Chodź, Gucho, idziemy. To jest Corrientes? Czy to jest jakiś po prostu sakwa, hajsy, 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 grzyb, pochodnia, pochodnia, skrzynia. Dobra, łatwizna. Kasy nam brakować nie będzie, to na pewno. No dobra. Daleko jeszcze? O Jezu, znowu one. Setka dla nas. I dwie setki dla nas, świetnie. Piórko i mięsko. I mamy cywilizację chyba. Tak to można nazwać. Yo, yo. Ta kapo nieznajomy. Woda jest niebezpieczna. O nie. Co tam jest? Tam czai się ta bestia. Małpa? Całe życie mieszkasz w dżungli? Chi, tu jest wszystko czego mi potrzeba. Nie wątpię. Nie ma tak okradać jakichś tubylców, którzy pewnie nie używają sobie normalnej waluty z pieniędzy, nie? Widziałeś gdzieś tu wyprawę inkwizycji? No wiesz, inkwizycje, niebieskie płaszcze. A, niebieskie płaszcze są w wiosce. O. Skręć w lewo i idź wokół jeziora. Znajdziesz tam ścieżkę prowadzącą do wioski. Fajnie. Dzięki. Jaka bestia? Aligator. Wielki. Zły duch z wody. Czai się w bagnie, głodny, ale jest cierpliwy. Czeka. A kiedy się zbliżysz... Cudrą panowie, dlaczego rozpaliście ognisko we wodzie? Ta bestia potrafi zabić? Chi, Gucho. Zabrała już wiele żyć, ale pojawiła się w tych wodach niedawno. A teraz twój lud nie może łowić ryb. Łowisz tu ryby? Codziennie. Złowione ryby zabieramy do Maracaiwa. Robię to, co przede mną robił mój ojciec. To dobrze, że szanujecie swych przodków. Ważne, że sprawia ci to radość. Chi, każdy ma jakieś obowiązki. Każdy z nas jest ważny. Generalnie już kiedyś zabiliśmy aligatora, więc sobie możemy zabić kolejnego, nie? Więc będę musiał je pokonać, jak sądzę. Zrobiłbyś to dla nas? Dziękuję, Gucho. Jesteś szlachetnym wojownikiem. Jestem piratem. Zrobię co w mojej mocy. Dobra. Czy ktoś mi to jeszcze powie? Ty? Ono palawę. Balalalalala. Najpierw osłabimy morale tego aligatora, zabijając jego małpę. O właśnie. W tym momencie aligator otrzymał potężny cios. Otrzymał potężny cios, a my będziemy... O, widzę już tego skurwysyna. Patrzcie, jaki szwagier. Ale najpierw ubijemy jego małpy. Okej, spoko.
O kurwa, he's coming! Ała, kopnął, ała, ugryzł mnie w dupę. Bestia! A, nie, cholera! Nie chciałem generalnie pić rumu, tylko chciałem zjeść, Jezu Chryste, krwawą mer wypić. Już. Dziel, wojowniku. Bestia z jeziora nie żyje. Ta łąga, Guczo. Oddałeś nam wielką przysługę. Teraz znów możemy tu łowić. Jej. Weź to, w podziękowaniu za pomoc. Okej, dostęp mapa do skarbu, fuck yeah. Opłaca się pomagać, jak widać. Dobra. Skarb na terenach łowieckich. To są tereny łowieckie? No dobra, niech będzie. To idziemy po skarb. Jebać wioskę. Jesteśmy piratem, a piraci szukają skarbów. Tak ma być. Dobrze idę? Tak jest. Ciekawe, jakie to magiczne przygody spotkały mnie po drodze. Właśnie ja muszę w ogóle wymienić przedmioty. Krwawa mery. O, właśnie tutaj. Zamiast rumu. Rum jest ostatecznością. Owoc. Mrocznie. Tu mamy znowu elementy parkurowe. O, i mamy... Okej. Tego się to nie spodziewałem. Wbijmy na górę. To raczej nie jest wioska Marakajów. Ona raczej chyba jest w drugą stronę. I tutaj też kurwa... A nie, dobra, coś to jest. Jakiś bardzo randomowy stół. Złoto, złoto, kielichy, ostrygi, grog, hajsy, hajsy, grog. Generalnie ciekawe. Swoją drogą pootwieramy nasze ostrygi, co wy na to? Dobry pomysł, nie? Dawno tego nie robiliśmy, a przecież to taka zabawa. O, mamy ukocią łapkę, jakie to smutne. Niczego nie ma. Nadchodzi. Okej, jedna perła. Okej, lepsze to niż nic. 1 na 6. Panowie, kim wy kurwa jesteś? Grabisz sobie, stary! A, to jest... Pirat... Czarny pies, Jezu Chryste! Wy tyfy! Co się dzieje? Czemu walczymy? Skąd ta przemoc? Kontra. I to serio? Ach, come on. Myślałem, że to są tacy lepsi piraci, ale nie. To są tacy piraci źli. Świetnie. Ciekawe, gdzie miał z tego save'a, prawda? Pewnie milion lat temu mniej więcej. Okej, na szczęście nie miałem aż tyle do nadrobienia. Generalnie spróbujemy sobie opętać z tych piratów i wysłać ich przeciwko sobie. Bo było ich minimalnie za dużo. Okej, potrzebuję 5 więcej, żeby tego pirata ogarnąć, tak? Myślę, że mam ekwipunek, który pozwoli mi na to. O, właśnie, czarna magia. Nie to. Boom. Zajmij się czarnym psem. Wudu. Ej, panowie. Jest tu jakiś cwaniak? Wow, co to było? No
super, schowałem, no, tak, schowaj sobie miecz, bohaterze, świetnie, świetnie, dobrze, chowaj miecz. Okej, leczenie. Kontra. Co? Wrogi obóz piratów, okej. Chodź tu, czarny psie. No chodź tu, piracie. Nie z Karaibów. Bo ja przyjdę do ciebie. A chciałbym cię kontrą dobić, bo kontry są fajne. O, i mam kontrę. Boom. Haha, niczym boss. Kamera jeszcze tego nie zjebała, bo fajnie. Hajsy, room, czarny pies, sztylet czarnego psa. Okej. Okay. Pewnie się przyda do questa. Pirat. Niczego nie ma tu na mnie. Nie ma mięsa do gotowania. Cenne przedmioty. Trofeum wielkiego myśliwego jest tutaj czymś wielce pożądanym. Jest talizmanem dającym dużą siłę. Zgodnie z legendą można ją znaleźć w Zatoce Marakajów, ukrytą w grobowcu. Może się przydać. Talizman, okej, dobra. Opierdzielimy skrzyneczkę. Łatwizna. Stary miecz, pierścień z ostrzem. Easy. Pierścień z ostrzem to musi być niebezpieczna sprawa. Zakładacie coś takiego na palec, walicie komuś z pięści i ma to, że ma obrażenia obuchowe od pięści, to jeszcze ma obrażenia cięte od pierścienia. Bo to pierścień z ostrzem, rozumiecie? Tak, ja oczywiście nie poszedłem ostatnio po to, więc teraz pójdę po to ponownie. Bo wiadomo, nigdy nie może na Zagrajmy zabraknąć elementów parkoura. Zwłaszcza w wydaniu pirackim. No wiadomo, Edward Kenway może mu naskoczyć. Ja w ogóle szedłem po skarb, trafiłem na jakichś piratów, ja nie wiem w ogóle co się dzieje. Muszla, złoto, hajsy, kielichy, czaszki, złoto, grog. Wybaczcie przerwę. Dobra, śmigamy z powrotem na dół. Wolę zabierać jakieś pierdołki, bo a nuż kiedyś coś się tam przyda, nie? Wiecie, jakieś perły, może hajsy się przydadzą. Więcej hajsów w sensie jeszcze. Dobra. Uii. O, 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 złota koniczyna. Przydatne zielsko. I mój skarb jest w dalszym ciągu... Tak, dobrze, dobrze idę, dobrze idę. Małpy. Tu są znowu... Ja tu mogę wejść? Nie, na szczęście nie, uff. Ptaszory ogniste. Bawcie się razem. Okej. Łatwo poszło. Gdzie mój skarb do cholery? A, tam jest, okej. Dobra. Mały rekonesans dookoła. Małpy! Nie mam zamiaru się cofać. Dam im radę, spoko. Zabijaliśmy już nie takie rzeczy, panienko. Czyste expo wpadło. Jak tam postać? O, mogę się rozwinąć i nauczyć silnej kontry, ale teraz nie będę się specjalnie cofał, bo to by był debilizm. Przecież wszystko by się... Nie byłbym w stanie wtedy tutaj wrócić, bo z jakiegoś powodu nie mam tutaj checkpointów jeszcze. Więc jak dojdziemy do wioski Marakajów, która pewnie będzie punktem do szybkiej podróży, no to wtedy będziemy mogli tepnąć się na szybcika do portu i tam poprosić Valandreza, żeby nauczył nas silnej kontry. Okej. Poproszę o skarb.
Dziękuję. Co my tu mamy? Zapewne hajsy. Poproszę. Rubin, złoto, bożek, misa, kielichy. Tak jest. O, tutaj generalnie mogę się wparkurować, ale dobra, zobaczmy co tutaj jest. Wkurza mnie to, bo to wiecie, ta animacja trwa strasznie długo. A generalnie przeważnie nic tam nie ma i wtedy muszę zeskakiwać bez sensu. O, jej, super. Grog i 3 złote monety i kill off, jej. I tak w tej grze jest tylko do wykopania złoto, które przydaje się w bardzo nielicznych przypadkach, więc... Kill offy są takie przydatne. Dobra. W Trymiga wracajmy do... nie wioski Marakajów, a bardziej na drogę do wioski Marakajów. Czas ruszyć fabułę dalej, no nie? A bo już 2 odcinki kręcimy się po dżungli bez sensu. A tym nadchodzi zmrok. Nie, żeby w tej grze cokolwiek to zmieniało, nie? Okej, dobra, wrzuciliśmy naszego Bajorka. I teraz wioska Marakajów zapewne będzie tam. Gdzieś. Tu, o właśnie. Tak obstawiam, wiecie, skoro tutaj są ich łowcy, znaczy rybacy, no to zapewne wioska jest w pobliżu. O, widzę pochodnie. O nie, dobra, czekajcie, pomyliłem się, tutaj już byłem. Czyli pewnie tędy. I czy dobiliśmy? Chani? No tak, okej. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Chani, wskazałeś mi kierunek? A, dobra, jesteśmy tutaj przy tym Bajorku, jasne. Spoko. O, mamy grobowiec. Chodźmy go spenetrować. Z Chani, który tutaj nie ma. To wejdę sam. Dalej ci nie ma? Okej. Szczur. Pamiętaj, to będzie jedna z tych masek dla tego całego demona, którego przebudziliśmy przypadkowo. Ewentualnie ja już tu byłem? Leży tu cała masa martwych Indian i Guczo. Ich ciała są nagie. Mm. Dziwne. Nagie zwłoki. Biedaczysko. Cóż za paskudna śmierć. Czy mam wrażenie, że nie powinno mi tutaj być? Dźwignia. O kurwa! Nietoperze. Zboczeńcy! Rozebraliście ich po śmierci. Nie wybaczę. Bo to totalnie ich robota, nie? Chani, czy ty mogłabyś tutaj wrócić do mnie w tym momencie trochę? Oj, nie życzyłbym. No dobra. I co my tu mamy? Ktoś nie... Nic ciekawego. Ktoś mnie widzi? Ktoś mnie słyszy? Może zapiszmy? Bo jestem ciekawy tego grobowca. Co my tu mamy? O, okej, biorę to. Zwłoki prowadzą do tego miejsca. Mamy ołtarz na bożka. Okej. Nie mówi nic nowego. Na szczęście mam cały komplet bożków przy sobie, tak w razie W. Złota maska. Halo? A, okej. Okay. W sensie w tym momencie tak jakby... A, otwarliśmy... A, to jest jedna z tych złotych masek.
Ciekawe, kurwa, ile już sprzedałem, prawda? To mnie zawsze ciekawi. Ta dźwignia zrobi co? Zamknie nas, fajnie. A w tej komnacie coś zrobi? Nie mam zielonego pojęcia, co to na dobrą sprawę dało. Spoko. Długi korytarz. Pułapki brak, wow. Okej, okay, dobra. Chyba to była jedna z tych złotych masek, którą miałem zwrócić. Jestem ciekawy, ile już ich sprzedałem i czy w ogóle będę w stanie je teraz odnaleźć. Naprawdę jestem ciekaw. Dziennik. Cztery maski z powrotem do grosu Marakaju. No to odniosłem właśnie jedną, spoko. Kurwa, jest ciemno. Małpy, znowu małpy do cholery. Czemu w tej jebanej dżungli jest tyle jebanych małp? Czani w ogóle chyba totalnie zaginęła w dżungli, może coś ją zabiło nawet. Kij to wie. No, dobra. Przeczuwam, że za tą ścieżką z pochodni będzie właśnie wioska. Takie, wiecie, moje malutkie przeczucie. Zobaczmy, co mamy tutaj. Bzdurę. Nic ciekawego. Czani nie widać, okej. Okay. Mogłaby się doteleportować w sumie, no nie? Okej, okay, no i mamy wioskę Marakajów. Spóźniłeś się. Tak, ty. Znasz mnie? Nie, ale widzę cię cały czas. Poruszasz się między światami. To ty jesteś poszukiwaczem, prawda? Mów! Wygląda generalnie znajomo. Czy w swoich wizjach widzisz ekspedycję Inkwizycji, której szukam? Nie, ale widziałem ich w wiosce. A, dobrej tyle. Czy jest tu ktoś przy zdrowych zmysłach? Może wódz wioski? Takadatu lub Corrientes. Ale to ci nic nie da. Czegokolwiek byś nie zrobił, i tak wszyscy kiedyś umrą. Tak to bywa w życiu. Tracisz tylko czas. Pogódź się z tym, że śmierć wkrótce nadejdzie. Wyprawa dotarła tutaj? Tak, Corrientes w pierwszej chacie. Jezu, piją, nikomu nie pomagają. Smutne. Marakajowie nie wierzą w to, co Kostuch o nich mówi. Dlaczego ci? Ciekawe, nie? Myślą, że Corrientes ochroni ich wioskę. Ale oni nie widzieli. Nie wiedzą. Niebieskie płaszcze są aroganckie. Nigdy się nie nauczą. Są zgubieni jak pozostali. Nie byli dla ciebie zbyt mili. Dlatego ich nie lubisz? Nie. Może... Czy to ma mi pomóc? Moje wizje są silne. Tiwasi do mnie przemawiają. Tylko do mnie. Widzę twoją twarz. Przeżute i wyplute gałki oczne. To twoja klątwa posieka cię na strzępy. A. Co dokładnie widziałeś? Czarne zęby. Może spojrzeć w lustro. Pożrą cię w całości. Niam. Mówisz o Marze, prawda? Pokazać ci jak? Nie, dziękuję. Co? Wrócisz. Być może w kawałkach.
Swoją drogą to jest ten gościu z zaświatów, no nie? Tak ewidentnie. Czy ja już mam to miejsce zaznaczone na mapie? Ja nie mam kurwa żadnego miejsca zaznaczonego na mapie. Z jakiegoś powodu. To jest dla mnie smutne. O, może teraz? O, dobra, jest. Dobra, no to teraz wrócimy sobie na statek. O właśnie, nauczymy się dobrze wiecie czego. Ty mi nic nie powiesz. Bierzemy Chani, która dalej jest zaginięta z tego co widzę. Dalej jej nie ma. Nie, jest. Chani? What the fuck? Chani biegniesz w drugą stronę, nieważne. Z kim ja muszę kurwa pracować? Gdzie jest ten gamon od miecza? Potrzebuję go teraz. Widziałem mnóstwo nagich ciał w masowym grobie obok wioski. Dwa miały ciemną skórę, reszta była biała. Może piraci i Indianie wyrżnęli się nawzajem. Może. Pokaż mi... O właśnie, i... Chciałbym wykonywać silniejsze riposty. Wiesz już wystarczająco dużo. Teraz popracuj nad techniką. Poprowadź ostrze do celu z większą precyzją. Riposta będzie skuteczniejsza, jeśli uderzysz w słaby punkt. Ambitnie. Okej, mamy potężną ripostę. Generalnie, czekajcie, ja chcę sobie teraz sprawdzić umiejętności. I chodzi mi konkretnie o fechmistrza i to pomaga 10, broń sieczna 3. Tych rzeczy uczy Alvarez. W sensie tych dwóch rzeczy, o właśnie, sieczna i kłuta 3. I myślę... Dobra, na dobrą sprawę, polecimy sobie teraz właśnie do... na Antigue i opanujemy szermierkę w stopniu mistrzowskim. Co wy na to? W sensie, nie macie nic do gadania, ale wolę was zapytać, bo tak wtedy jest większa interakcja między nami. Dobra, przy okazji może Chani wróci swojej kosmicznej wyprawy, w którą pobiegła po niebie. Antigua, tutaj. Dobra. Teoretycznie powinno być mi na to stać, a jeśli nie, to po prostu posprzedajmy jakiś szajs. No i nauczymy się wspólnie najwyższego stopnia szermierki, więc nie będziesz już w sumie w stanie nic nas zajebać na dobrą sprawę. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, fajnie. O, wow, pierwszy raz chyba to nie pada, od kiedy tutaj jesteśmy. Dobra. O, widzę, że Chani dalej nie wróciła. Jest cię... Czy mogłabyś, kurwa, przestać? To nie jest zabawne. No, naprawdę, myślisz, że jesteś śmieszna, ale no... Komu ty próbujesz zaimponować? Naprawdę. Nie rozumiem tego. Co ja mam o tym sądzić w ogóle? Czy to mógłby mnie ktokolwiek jeszcze czegokolwiek poza Alvarezem nauczyć? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Kurde, chyba masz rację, że niby... Dobra, do pana Alvareza. On nauczy nas pięknie szermierki, będziemy mistrzami. Nie tego, tylko tego. Chcę doskonale władać szablą. Już jesteś dobry, ale zawsze możesz być lepszy. Szabla nie służy tylko do tego, aby siekać nią na oślep jak wściekły dzikus. Szabla ma ostrze, użyj go. Tnij i krój, a nie tylko siekaj i rąb. Tylko wtedy możesz zostać prawdziwym fechmistrzem. Fuck yeah. Chcę doskonale władać rapierem. Użyj więc swojej głowy, a nie tylko dłoni. Pchnięcie w odpowiednim momencie może wykończyć prawie każdego przeciwnika. Obserwuj go, śledź jego ruchy. Uzbrój się w cierpliwość i uderz jak błyskawica. Rozetnij łajdaka na pół. Generalnie rapierem, z tego co mi wiadomo, się nie tnie, tylko się dźga, ale no cóż. Nie do końca wiem, jak dźgnięcie miałbym rozciąć kogoś na pół. To było strasznie dziwne i w sumie troszeczkę niepokojące.
Ale okej, dobra. Czy mi to cokolwiek zostało? Nie wydaje mi się. Jakie mam questy? Wyspa Umarłych. Zatoka Marakajów. Kula armatnie możemy kupić. Pewnie starą monetę ma duch. Grzechotka jest u Marakajów, to jest u Marakajów i to jest u Marakajów, więc świetnie. Dobra, tu sobie zakończymy. W kolejnym odcinku ja wrócę do wioski Marakajów i tam będziemy się teraz bujać. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Risen 2 na moim kanale. See ya!